Rywalizacja, doping bliskich, ale przede wszystkim świetna zabawa i atmosfera towarzyszyły ochotniczym strażom pożarnym z gminy Świdnica podczas sobotnich zawodów sportowo-pożarniczych, które odbyły się na boisku sportowym w Lutomii Dolnej. Zawody sportowo-pożarnicze to konkurencja, a każda konkurencja wczudy, dawniej w ziemi mówili, to była zwykła zabawa, ale kiedy zaczyna się punktacja, współzawodnictwo, no to już nie jest zabawa. My dalej jednak traktujemy sprawę zabawowo, festynowo, a jak się dziecko bawi, tak się będzie uczyć, jak się uczy, tak będzie pracować. I tę maksymę, tę wartość cały czas pielęgnujemy. Także bardzo serdecznie witam w naszym gronie małe dzieci, trzy grupy dzieci, 10-letnich i młodsze, które dzisiaj wystąpią. I witam panie, które także zgłosiły chęć udziału w dzisiejszych zawodach. 20 drużyn zgłosiło chęć udziału. Jedna się wycofała, 19 startuje. 8 seniorów mężczyzn, 4 żeńskie, to panie, jedna męska 16-18 lat i 4 drużyny 12-15. Zawody organizowane są cyklicznie przez oddział gminy Związku OSP RP w Świdnicy. Dla strażaków będących uczestnikami zmagań te zawody to czas, kiedy po całorocznej pracy na rzecz naszego bezpieczeństwa mogą pozwolić sobie na chwilę dla siebie, jednocześnie sprawdzając swoje umiejętności i sprawność w działaniach gaśniczo-ratowniczych. Widok imponujący, naprawdę druhny i druhowie, ta ekipa, rzesza ludzi jest naprawdę dla nas takim, no można powiedzieć, że dla oka budującym sprawą, ponieważ no stanowicie dla nas podstawę naszego gminnego bezpieczeństwa. Cieszę się, że właśnie do tych zawodów doszło tutaj w Lutomii. Obiekt jest duży, możecie naprawdę te zawody odbyć w godnych warunkach. Podczas zawodów wszystkie ekipy, poza tym, że musiały spełniać warunki dotyczące umundurowania, musiały wykonać dwa zadania. Pierwszym z nich był bieg sztafetowy z przeszkodami takimi jak skok przez płotek, bieg przez równoważnie czy czołganie się. Drugie zadanie to tak zwana bojówka. Tutaj strażacy musieli wykazać się pod względem umiejętności współpracy pewnego rodzaju logistyki. Za pomocą motopompy zassać wodę z basenu, w jak najkrótszym czasie odpowiednim strumieniem wody strącić słupki oraz przekręcić stojące lusterko. Najlepszą drużyną kobiecą tych zawodów okazała się być Ochotnicza Straż Pożarna z Burkatowa. Wśród najmłodszych zwycięzcami zostali przedstawiciele OSP Lutomia. Najwięcej drużyn rywalizowało ze sobą w kategorii seniorzy. Jak tutaj wyglądały ostateczne wyniki? Miejsce 8. Ochotnicza Straż Pożarna Grodziszcze z łącznym czasem 116,01. Miejsce 7. OSP Mokrzeszów z łącznym czasem 113 sekund. Miejsce 6. OSP Panków z łącznym czasem 104,80. Miejsce 5. OSP Gogołów z łącznym czasem 102,80. Miejsce 4. OSP Bystrzyca z łącznym czasem 102,50. Miejsce 3. Organizator, czyli OSP Lutomia z łącznym czasem 96. Miejsce 2. OSP Burkatów z łącznym czasem 95,5 sekundy. I miejsce 1. Ochotnicza Straż Pożarna z Witoszowa. Zawody dobiegły końca, a strażacy wrócili do swoich codziennych obowiązków. Wszystkim druhnom i druhom, wszystkim grupom bardzo serdecznie dziękuję za udział. Za tak liczny udział, tym waszym udziałem w tym roku jesteśmy naprawdę zbudowani.
czyli można by rzec, że nasza straż ma się dobrze. Zwieńczeniem zawodów były odznaki wręczone panu Mieczysławowi Somali za 60 lat działalności na rzecz Straży Pożarnej oraz tym młodszym, choć już wykazującym się ogromem zaangażowania i poświęcenia strażakom. Gratulujemy wszystkim uczestniczącym w zawodach strażom pożarnym. Do zobaczenia za rok.